This is a date. You wanna? Okay. Play some football, guys. No nie wiem, tramwaje to chyba zawsze mają. Czy zmieniając nieznacznie? Co znaczy zmieniając nieznacznie tor jazdy? No. Znak poziomy? Co to znak poziomy? To to? Tu zawsze trzeba było, gdzie ten kolega, nie? Niepełnosprawny. Nie było takich pytań za moich czasów. Zobaczmy jedzenie. Ojcu dietę ketogeniczną na dzisiejszy dzień. Patrzmy, co to jest ta keto dieta. Marchewka, taki sos i to ma 500 kalorii? Patrz, zobacz. To ma 500 kalorii? A co tu jest? Jakieś ciastka są. Bez węgli? To co to jest? W ogóle spotkałem tyle widzów w Płocku na hip-hop. W tym Płocku było tak śmiesznie. Pochodzili co chwilę jacyś widzowie. I był jeden gościu, który podchodzi do mnie i mówi, że jest dostawcą pizzy w Płocku. I że wie, gdzie mamon mieszka, bo mu pizzę dostarczał. Ja mówię, ja pier... I pytał się mnie, czy chce jego adres. Czy wziąłem? Nie, no nie wziąłem, ale pamiętam jego adres. Jakiś gościu też był przede mną. I mówił jakieś tego, suchary z mamonem. Szczerze, to bez mamona to nie istnieje. Wszyscy mnie kojarzą tylko, że wygrałem 3 razy U Masters, albo że na mamonie się wybiłem. Ale podbył taki jeden edgy chłopaczek na początku i on do mnie tak. Mogę mieć takie pytanie do ciebie? Ja mówię, spoko, zadawaj. Ja nie byłem sam, byłem z koleżanką. I on od razu do mnie tak, ale taki nerdzik typowy. Jak się ty z tym czujesz, że zrobili z ciebie w internecie? Ja tak patrzę na niego, patrzę na tą koleżankę i mówię, że spoko, nie? Było dziwnie. Albo podjechał do mnie ziomek na wózku i mówi do mnie tekst w stylu: ty, jak mi się udało, to mamon chyba zaraz też wpadnie, nie? Mówię, ja pierdolę. Mówię, patrzcie, jakie jaja. Byłem w Biedrze. Zgadnijcie, ile ta butelka kosztuje 5 litrów. Dokładnie, 3 złote. Dokładnie 2,66. 1,5 litrowa butelka kosztuje 3 ziko. A taka? Też 3 ziko. Tylko ciekawy jestem, jak to będzie smakować. Z racji tego, że to ma taki plastik jakiś ch**owy. No, a wy co tam robiliście w weekend? A były jakieś poddymki z iShow Speedem? Widziałem jakieś shoty na Twitterze. Ja to ogólnie nie ogarniam tych lasek w Gold. W sensie ja to nie ogarniam, jak można mieć 20 lat i próbować stworzyć jakąś przyszłość, taką normalną. Idziesz na takie coś, nie? Kumam, jak chcesz zmonetyzować i jesteś jakąś influ / laską, która, nie wiem, chce dać tak zwanej dupci albo założyć OnlyFansa, no to jakby kumam, nie? Ale jak jakaś laska chodzi normalnie na studia, kiedyś napisałem do jednej dziewczyny, która była w tym programie, no bo tam, no, znajomi znajomych, no nieważne, no jakby, no, znam ją, nie? No i się dziwiłem, że ona tam jest i napisałem do niej, co ona odpala, nie? Czy jej starzy wiedzą i mi wyje... Spoko na Instagramie. Ale się zagotowała ogólnie. Ja tam trochę zacząłem cisnąć, no ogólnie, no bekę miałem, no wiesz, no. Typiara z naprawdę dobrego domu. Chyba tak po prostu poszła dla, nie wiem, dla beki, I guess, nie? Ej, dobra ta woda jest. Teraz zobaczmy, co to jest. I'm scared. Why? Huh? Here. Yeah. Jaka wysoka, ile iShow Speed ma wzrostu? 1,75 ma. Oh, nie, może ma jeszcze tego. Chwilę. Oh, I'm scared. Oh! O, bo. What the f***? Oh! Mark. Ja 5 milionów wyświetleń? A to iShow Speed chyba pokochał Polskę, czy nie? To pierwszy się poruszy, jest biseksem? Biedny WG. Czarnak Dorio. Czarnak Dorio. Co? Czarnak Dorio. Kurwa, kurwa. Kurwa, Czarnak Dorio. Ej, dlaczego tak jest, że ludzie znają tylko kurwa z zagranicy? Nic innego nie ma. Co, my kurwami jesteśmy, czy co? I'm from Lublin. Yeah, Lublin, Poland. And the way we greet each other, we go... Power! Aha, żeby cycki pokazała, tam w sensie, żeby tego, żeby skoczyły. Yeah, you ready? Okay, 1, 2, 3. Power! Dobry jest, kurwa! Power, yes. Yeah, Cordova, ale przypalił temat, skurwa. Okay, hey, what do you want to show me? Big... My heart and more. Like, your... I have big heart and more. What is more? What is more? You don't see? You want to show me? On my blue platform you can see that? No, I want to see it in person. Okay, but not in... Yeah. No, ale to jest wypalone. Że laski teraz dają się normalnie tak odymać przez jakichś losowych ludzi, przez losowych murzynów normalnie. Gościu przyjeżdża do Polski i normalnie tej piara chce mu dać dupy, jakie to jest obrzydliwe w ogóle. Alright, we can go in a different room. Yeah, okay, just... when you finish this, no problem. What the f***? Ja pierd... I'm dancing. Alright, bet, dance real quick. Right now? Yeah. A tutaj chyba dostał tego, copyrighta. Yeah, yes, I'm sorry. Yes! Czekaj, to był Cypis?
Czekaj, bo to najpierw. Co poradzić na to, że ciągle chce się znać? Co? Jak? Może pocałować? Co poradzić na to, że ciągle chce się kysnąć? Nie, no zwal se konia, nie? Hello, baby! Oh, what the? You deserve more than this. You deserve this. Finally! Something other than most niggas! What is this called? No gas. Niggas? No oh my! Gas, no gas, baby! No gas! Nie gas! Nie gas! What? Nie gas! Co? Nie gas? Wait, what the fuck? Normalna woda! What is this called? Nie gazowany. Why is everything cold? Why does water mean niggas? Baby! Stop, please. Steve. Sip. Please. Chciałbym, jakby laska to nie mówiła k***a baby, nie? Baby, k***a baby, baby! Baby, chill. Oh. Chill, chill. Okay. Chill. Yeah, yeah, niggas, yes, yeah. Yeah, Nick. This is a date, you wanna, okay, you just want the whole date of us. I don't think she understands what the fuck I'm saying, but okay. Ale ta randka w ogóle, tylko nic nie mówi. Here you go. Fajnie. Ooh. Jeszcze, że to k***a na randka. My fault! 2137. Why is everybody spamming it? 2137? What? Famous in Poland, like what? In chat. They are writing this hour. John Paul II. Yeah, John Paul II. John Paul II. He was the Polish. The Pope died? Yeah. What's his name? Jan Paweł II. Oh, Peter Jan Paweł II. 2137, man. Call him. Very sad. RP to the Pope, man. What's his name again? Jan Paweł John Paul II. John Paul. John Paul II, man. RP 2137, man. Spend up 2137 in the chat, man. Call. Man. Wojtek Gołat tell me that it's 7. No, it's number 10. You know I like Messi. What are you doing? Playing with me? Yeah, but that's the wrong number. I like okay, Messi. So let's change it. See? Oh. Caught her! I caught her! I'm a Ronaldo fan. You don't even know me. I like number 7. I caught you. I don't like that. Because see, look. I am really stressed. Chat, she didn't even know. All right, Messi or Ronaldo? Ronaldo. No. Play some football, guys. Let's play. Okay, all right. If you can do this, boom, boom, you get a pass, okay? Two times, it's easy. Just one, please. This is all you gotta do. No. Jak to raz. You got 3 tries to do this. One, two. One. Oh! All right, okay, she did it, all right. I heard some dog can't bark anymore. Yeah, yeah, I can't bark. Okay. Yeah, bro. What hurts you? It's my stomach. Oh, okay. I got like, I don't know, it's like something in my stomach. Can I touch you? Yeah, yeah, yeah. That's okay. Yeah, you go ahead. Yeah, touch me, touch me. Really bad. It's lower, it's lower, it's lower. Oh, lower. Yeah, it's lower. Lower. Oh, it's lower. Where? Here? Yeah. Ale nie, nie mogę tego, to mnie skręca. Huh? You wanna kiss me? Yeah. Woohoo! Hey! It's working! Yeah! It's working! Now it's working! It's working! Okay. Thank you! I have a challenge for you. Ale tak szczerze, to ludzie mówią, że Polki to dziwki, ale no nie wiem, w porównaniu do Stanów to i tak wydaje mi się, że jest mega chillera w Polsce. Yup, alright bet, chat saying you. Alright bet, she's in. You don't even know my name. Alright, what's her name? Karina. Karina? Karina. Karina. Who from? Yeah, my dream was to bark with you. Really? Yeah, can we bark together? Yes. Yeah? She's different. All right, what about you? What? What? And, no! She kind of twitched. You all right? I'm stressed. Are you stressed? Okay, calm down. What do you do, okay? Relax. Are you... she's about to cry. Are you all right? We're good. What? Jezu. Pewnie ma jakąś chorobę, że nie może mówić po angielsku przy innych. Dola, jest biedna. Do it again. Pikachu! Pikachu! Oh shit. Ooh, I like that. Okay. Ooh. I have ass in my fucking crank off. Oh. But no, Ronaldo! Yeah! Ronaldo! What? Ronaldo win a titty! Ronaldo! You like this? Ronaldo! Ty, no, ale jak patrzę taka speeda, to nie wiem, czy... No. No. Can I touch? Can you touch? Yes, you can touch. Speed! I love Poland, bro! Ja on te włosy ma takie pierdolone po prostu. Fucking hug you, please! Yes, yes. On poza kamerami ponoć giga spokojny, mocno ogarnia matmę i fizykę, jeszcze ma jeszcze na bardzo starych streamach, jak nie był popularny, to opowiadał o ojcu, jak pracował przez kilka lat w Polsce, więc nasz kraj w jakimś tam stopniu jest mu bliski. Co ty pierdolisz po prostu? Jak on chce po prostu wy***** te laski i suby dostać na YouTubie. Ma wyje*****
tą Polskę. No, tylko się cieszę, że go tutaj, no nie z***ją, I guess, tak jak w Norwegii. Dobra, Prime MMA. Ja ten jest przystojny w ogóle. Lekka pikseloza, ale... Z tym się bije z pasutem? Ja pierd, serio? Ty, ale to może być w sumie pod poddymkę, może go w***i ten pasut. Twój przeciwnik... Twój przeciwnik bardzo ciekawy był, z kim zawalczy, no to przedstawiamy... Mój przyjaciel, a wy co? A wy się z kim znacie, k***a? Pokażcie mi tego... Idiotę, co wziął ze mną walkę. Tutaj siedzi. Jak kurwa głupek. Ale on dostanie na f***o to z jego, ja f***ole. Nikt cię nie zna, ani jedna osoba cię nie zna, jak gadamy. Nikt nie zna? Co on f***oli w ogóle, bo się każdy zna to z jego teraz, czy nie? I masz walkę z przyjacielem, masz tą spida. Ty żeś kurwa trafił w loterii. Fajny masz przyjaciel, no ale przyjaciele to cię zostawili, kurwa, a trochuje, kurwa. Tazy go wyjaśnia lirycznie. Ostatnie zdanie, Robert, powiedz do Taziego i się rozłączamy. Ściągnij się! Elo! Będzie ściągnął chyba ty. Zobaczymy. Nie, ale Tazy to jest sigma, że on wziął walkę, nie wiedząc nawet na kogo się napisa. Ale on często tak mówił, że on to może się na każdego napisać. On to ma wyjebane, tylko chce się ponapisać. Taki sigma. Ja widziałem jakieś urywki, że jakiś sąsiad czy ktoś do ciebie pukał, wchodził, wychodził. Nie, no teraz akurat zlikowałem swój numer i mam trochę małe najazdy glowiarzy i gejów na chatę. Muszę jakoś z tym walczyć ogólnie. Gejów masz na chacie? Tak, zapraszają mnie. Ale Kasiusz był u ciebie. Nie, Kasiusz nie, Kasiusza nie było akurat. Po lewej stronie też masz. Masz numery do tych gości, nie wnikam, Kasiu pytał. W ogóle w szoku jestem, że on tą walkę przyjął ogólnie. Nie wiem, czy on teraz jest w treningu, bo mi się wydaje teraz, że on jest w cugu, nie powiem jakim i jeszcze goni tego Asia Spida, ja mu liżę, chyba, nie? Dobrze. I zobacz, co robi ten gość od Skolima, pa. No, no ty p***olisz. Wiesz, co jest najlepsze? Że to wrzuciła mała blond TikTok. Ale mi się wydaje, że to miało nie wyjść nigdy. Okej, okay, no ale to dlaczego by to wstawiła? Mała podłoga? No, bo się atencjonuje, wieśniara, stary. Bo dla niej Luksio, z różowymi włosami i zakolami, aż do pleców, to jest, kurwa, wiesz, to jest jak złapać Boga za nogi. A to nawet nie jest wina tego Luksia, bo tak wszystko do mu się pchało po prostu na drąga. A on był na jeb***cy umacał, kurwa, no. No i co? A co, nie zmacałeś nigdy dziewczynek na jeb***cy, jak byłeś na jeb***cy? To nie tak, żebym obmacywał, ona nie chciała. Ona chciała! Ona chciała, kurwa. Nie ma TikToka. I kurwa, to wrzuciło do internetu potem. I robi przypał dla ziomka. Ty, ale tu jej w ogóle cieknie z***y, czy co tu się dzieje? Ja pier... What? To jest, jakaś gra aktorska, tam chyba woda jest z tyłu, czy coś, co tu się odpala w ogóle. Ej, dodam Mariana, dobra? Bo chcę pogadać. Elo, pokazać ci, jak ja mam tego powa, jak amerykański streamer? O kurwa. Ale creep, co? Ej, ale to nie jest to jest w tym, w biurze? Nieważne, to jest moja kryjówka jak Lupin. Ty, ej, ogarnąłeś sobie miejsce lepsze, nie? Mówią, że wariatka mają rację. A widziałeś, co robił? Ej, widziałeś, co robi ten gitarzysta? To ci jej zapierdolę. Gitarzysta w końcu, no. Ile byś musiał już sosu dostać, żeby zawalczyć na takim fejmie? Na fejmie? Na fejmie to bym mógł nawet za pakę. Za 100 koła? To czemu nie zagadasz? A to ja jestem do tego, żeby zagadywać? No, na przykład Wojtka G. Nie, to już lepiej dajesz mu speeda, to szybciej się do niego dostanę. Albo do pasuta. Ej, a taki ochroniarz, nie? Na przykład takiego speeda. Myślisz, że on na przykład ma jakieś takie środki tego? Przymusu bezpośredniego? Czekaj. Że jest podpięty, o to ci chodzi? No, czy ma jakiś gaz albo coś, czy nie? Nie, no, nie, no co ty? No nie, no pytam, no nie. Nie? Jak ma nie mieć gazu? A ochroniarz speeda, ja to myślę, że on normalnie z klamotem lata. Myślisz? Ale to jak to, tak legalnie? Kawałek może mieć na terenie Polski. No z klamotem może, znaczy na pewno jak chodzą po tych Stanach, to na pewno jak u siebie, ale tak po Europie, no to nie wiem jak to wygląda, no ale na pewno ma, jest tak kurwa uzbrojony, że na pewno by sobie poradził, jakby trzeba było, no. Co ma zrobić, jak się na niego kurwa pięciu? No to się zesra, nawet takich pięciu jak ty, coś by może działało. Aha, robimy taką walkę na fejmie, gagatku. Pięciu takich jak ty na mnie? Jak to ogarniesz, to jestem w tym, nawet zadyszkę. Możesz mieć klamota nawet. Robisz ze mnie teraz mega leszcza. Mówiłem, żebyś go nie utrzymał, dlatego ci zaproponowałem. Ty, a może zrobimy drugi pojedynek na to, kto szybciej zda prawko? Spoko. Tak? To najpierw strać. I możemy się ścigać. Zobaczymy, czy taki kozak będziesz z terminami po miesiąc. Ty, a byłeś po tamtych akcjach, byłeś zdawać? Nie poruszajmy tego tematu. Co? Była jeszcze jedna próba? Nie! Po tym nic więcej nie było, no. Okay. Dlatego powiedziałem, żeby nie poruszać tego tematu, bo jest wrażliwy. Czekam, aż mi zwolnią PKK z tej Łomży. Wjebałeś się, k***a, w Łomrze. W Gdańsku to w ogóle już nie ma terminów do końca wakacji. I ma powinno być tak, że ktoś ma na przykład prawko 3 lata i nie popełnił żadnego błędu, to może być instruktorem, nie?
Nie, bo założysz teraz, że wchodzisz w tę sprawę jazdy, nie jesteś w stanie go zdać. Tak, a o ile idziesz? Że znasz prawko? Ja o stówę mogę się tam założyć, że ja nie też, zdasz. Ja też o stówę się mogę założyć, że nie zdasz. Ty masz dwa zakłady, czy jeden? Dawaj jeden i z Kukim po pięć dych się zbije w razie czego. Dobra. Okej, zakładam się. Ale zajebiście będę miał kebaba. Nie no, ale te pytania na prawko to muszą być jakieś łatwe, czy nie? W sensie, Co, zaraz zobacz. Weź mi po prostu przelej tę kasę, ale co ty myślisz, że jestem jakimś debilem? Przecież ja to na luzie zdam. Czy to musi być jakieś łatwe? Dobra, dawaj ten egzamin już, bo jestem mega głodny. Dobra, to jest to prawo jazdy 360? No. Czy masz obowiązek bezwarunkowo zatrzymać pojazd przed linią złożoną z trójkątów? Ale nie patrz na czat. No imo nie. Czy w tej sytuacji wolno ci zwrócić zajmowanego pasa ruchu? No kurde, no w chuj bym zawrócił, ale nie ma strzałki do tyłu. Jakie rozp***ne pytanie, czy w tej sytuacji zawrócić? Dam tak, ale pewnie nie można. Czy w tej sytuacji podczas postoju uszkodzonego pojazdu poza obszarem będę masz obowiązek umieścić ostrzegawczy trójkąt obowiązkowy bezpośrednio za pojazdem lub za nim? Dobra, tak, ja pier... Zamiast jechać na wprost, a kierujący tramwajem planuję skręcić w lewo. Czy masz przed nim pierwszeństwo? Ja nie przeczytałem pytania, był znak jakiś, że tramwaj! No nie wiem, tramwaje to chyba zawsze mają. Czy chcąc w tej sytuacji kontynuować jazdę, masz obowiązek czekać, aż tramwaj ruszy? Ja o, to naprawdę. No tak, to bo są jakieś pasy pewnie rozstalone. To naprawdę obok mnie. Czy w tej sytuacji bezpośrednio za widoczną po prawej stronie drogą linią złożoną z punktu elementu... Co kur... Nie. Czy zmieniając nieznacznie... Co znaczy zmieniając nieznacznie tor jazdy? No. No, nie wiem, dajmy tak. Ja takie rozstalone pytania. Nie było takich pytań za moich czasów. Czy w tej sytuacji masz prawo wyprzedzić pojazd szynowy? No w chuj. Przecież chuj w niego, nie? O kur... jakieś pierdolone pasy. Nie można pewnie. Czy masz obowiązek zachować odstęp co najmniej 1 metra od obijanego obiektu? To nie jest tak, że tutaj po prostu jest jakby, że bezpieczny odstęp i chuj? Nie wiem, to ty rozwiązujesz. To ty walczysz o swoje prawo jazdy. Czy ten znak poziomy oznacza obszar wyłączony z ruchu? Obszar znak poziomy? Co to jest znak poziomy? To to? Ja pierdolę. Obszar wyłączony z ruchu. Ja jestem zdania, że osoby, które mają prawo jazdy... Cicho! No tak, no bo tylko parkować można, nie? Czy ten znak informuje o przejściu dla pieszych, po którym mogą przejść rowerzyści? No tak, tak. Czy ten znak ostrzega o zbliżaniu się do skrzyżowania z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot znajduje się po lewej stronie? What? Czy ten znak... To nie jest jednokierunkowa. Jak jednokierunkowa? What? Co jest k***e zjebane pytania? Czy w tej sytuacji masz obowiązek zachować szczególną ostrość, kiedy pod k***e biorą? Tu zawsze trzeba było... Jedzie ten kolega, nie? Niepełnosprawny. Trzeba. Ty, nie, co ja p***le? A może tak? Dobra, tak, niech będzie, bo jest niepełnosprawny. Czy w tej sytuacji masz prawo zaparkować pojazd w odległości 5 metrów przed przejściem dla pieszych? Co? Czy w tej sytuacji masz prawo zaparkować pojazd w odległości 5 metrów przed? No nie, no przecież jest przystanek jakiś. Czy ten znak poziomy zabrania zmiany pasa ruchu? Dojście tylko dla przystanku. No tak, zabrania. Chyba. Nie wiem, ja bym zmienił, tu zaraz się zaczyna most, tam jest radar jakiś. Czy w tej sytuacji masz prawo na chwilę zatrzymać pojazd na jezdni w celu wysadzenia pasażera? No nie. Przedbierz z 10 punktów. Ten znak poziomy prawo... tam to były pasy jak coś. Ach, wyjeb... Czy masz prawo używać świateł przeciwmgłowych tylnych, jeśli mgła ogranicza widoczność na długość 100 metrów? No. Są takie światła u mnie w sacie? No nie, no to powiedzmy, że tak, nie? O apsy. Jaką funkcję spełnia układ przeciwblokujący aps? Zapobiega zerwaniu przyczepności? Może to, nie wiem. Ja to chyba wyłączałem w sacie kiedyś. O czym ostrzega świecąca się na czerwono w czasie jazdy samochodem lampka kontrolna z symbolem akumulatora? Uszkodzeniu akumulatora. Bo to jest już rozdane w chuj, nie? Kuba, to ty jesteś kierowcą. No cisza! Przecież tu na tych testach nikt nie mówi nic. Zaraz będzie dyskwalifikacja. I od nowa. To się pytasz, kurwa. Na co, ale też nie można się odzywać. Mówię. Na prawidłowe ułożenie rąk na kierownicy, na pojazdy jadące za tobą, na zachowanie bezpiecznego odstępu. Na zachowanie bezpiecznego odstępu. Podczas wymijania. A, wymijanie. Wymijanie. Pojazdy za mną. Pamiętaj, że jest wymijanie i omijanie. No tak, no to wiem. No to jest wymijanie. Ale pojazdy za mną? Na chuj. Nie, no zachowanie chyba. To jest jeden chuj. Dobra, wyjebane. Którą z tych czynności masz obowiązek wykonać podczas wyprzedzenia samochodem osobowym we mgle poza obszarem zabudowanym? Ty, jakie zjebane pytanie, szczerze. Dobra, jedynka. Z jaką dopuszczalną prędkością wolno ci kierować samochodem osobę na drodze z widocznym znakiem? No to 90, to wiadomo, nie? Chyba. No nie, masz dwa pasy. Mam te dwa pasy, zawsze 90 jest i mnie to obchodzi. Jak często należy obracać poszkodzonego nieurazowego na drugi bok, położenie go w pozycji bezpiecznej? O kurty, nie wiem, co, może co 15 minut, jak najszybciej chyba. Nie wiem, co czy... Dobra, nie wiem. To jest. W jaki sposób powinny być ustawione światła mijania w pojeździe samochodowym? No to chyba to.
30 metrów? Czy to więcej na pewno? Jaka jest maksymalna dopuszczalna długość, licząc od tylnej płaszczyzny obrysu pojazdu, na którą możesz wstawić ładunek? Nie, stary, to jest jakieś rozjebane, nie? Ale to nie wiem, ile tu jest. Metr, półtora? Nie, jest 2 metry. Jedziesz z prędkością 80 km. Jaka pozycja początkowa zapewni ci optymalny tor jazdy po zakręcie? Przy prawej krawędzi, przy linii rozdzielnej? No chyba tak. No tak jak Max, lewo i wtedy bok, nie? Tego, który omyłkowo połknął substancję żrącą, należy wywołać wymioty. Tak, jak najszybciej, nie w żadne... Nie, chyba nie można. Kiedyś stary mi tak zrobił. I nie mógł chyba. Czy kierujący samochodem osoby w tunelu od długości 600 metrów poziomy poprzez no, masz obowiązek utrzymać odstęp? Tak. O, który z zespołu możesz kierować, mając prawie taka B. Samochody ciężarowe zaznaczone w masie co kiedy 2,5... A ile mas? Nie, chyba to. O kur... Co? O, ładnie. Ja p... Dobra, możesz mi PayPalem wysłać. Ja blika poproszę od razu na wizji. Jakie losowe pytania. A dlaczego tutaj, że nie? A, to jest dla jakichś niepełnosprawnych, czy co? To źle. Ty jesteś s***a niepełnosprawny. Ty, można 100 km na godzinę jechać na dwupasmówce? No tak, jak masz jeden pas, to 90. Ale fart, że ja to zdałem, nie? Do***a jebane. Oddam wam po tym, po streamie, nie? Pa.